W Marinie odbyło się dzisiaj Grudziąckie Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Grudziącki Spichlerz. Motywem przewodnim była motywacja. Będziemy krążyć wokół motywacji, tak jak wcześniej powiedziałam. Najpierw będzie dwójka gości z Urzędu Marszałkowskiego, która stricte opowie o funduszach europejskich, o tym, na co możemy wydatkować pieniądze. Poza przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego wśród prelegentów nie zabrakło również ekspertów od ekonomii społecznej. To jest próba, po pierwsze, myślenia o swoim najbliższym otoczeniu w sposób odpowiedzialny, myśląc też o celach społecznych przede wszystkim, i one są nadrzędne, a pieniądze, które temu towarzyszą, bo one muszą być, używa się jako instrumentu po prostu. Przed zgromadzoną publicznością o swojej działalności opowiedziały również przedstawicielki Fundacji Rock'n'Roll. Fundacja Rock'n'Roll jest fundacją onkologiczną zajmującą się przełamywaniem schematów dotyczących myślenia na temat choroby nowotworowej i taką realną pomocą pacjentom onkologicznym. Jak się okazuje, wachlarz działań wspomnianej fundacji jest bardzo szeroki. O wszystkim organizacja pisze na swojej witrynie internetowej. Mamy projekty dla osób, które wyzdrowiały z raka, ale z różnych względów mają problem z powrotem do pełni aktywizacji społeczno-zawodowej. Mamy akcję Daj włos, dzięki której można przekazać włosy na peruki dla pań w trakcie leczenia onkologicznego. Mamy akcję Projekt Boskie Matki, który zajmuje się kompleksową pomocą kobietom w ciąży chorym na raka. Projekt sportowy Rock'n'Rolling. Na końcu wystąpił znany społecznik, pan Krzysztof Margol. Jest genialnym społecznikiem. Dostał nawet swego czasu taką nagrodę społecznika roku i medal wręczony przez pana prezydenta Komorowskiego. Spotkanie zorganizowane zostało po raz drugi i jak mają nadzieję jego inicjatorzy, zostanie na stałe wpisane w kalendarz działań stowarzyszenia. W zeszłym roku był pierwszy raz było pierwszy raz takie spotkanie. W tym roku robimy również, no raz do roku tak naprawdę robimy to spotkanie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się również to spotkanie utworzyć. Samo stowarzyszenie w Grudziądzu działa już od dłuższego czasu. Obecnie jest na etapie finalizacji kolejnego etapu przyznawania grantów. Z 23 wniosków złożonych do naszego biura zostało wybranych do dofinansowania 12 wniosków. Jesteśmy na tym etapie, konstruujemy umowy dla naszych grantobiorców. O kolejne będzie można ubiegać się na początku przyszłego roku i to właśnie w przyszłym roku zaplanowane jest następne forum organizacji pozarządowych.